Cześć, nazywam się Rafał, jestem fizjoterapeutą i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat mięśnia gruszkowatego. Przejdziemy sobie, pokażę najpierw anatomicznie, jak to wygląda. Po drugie pokażę, na co ten mięsień może mieć wpływ. Może, ale nie musi. Pokażę, jak zdiagnozować ten mięsień. Pokażę autoterapię, ale zostańcie ze mną do samego końca, ponieważ na samym końcu będę miał dla Was super fajną ofertę. Także zaczynamy! Pokażę sobie mięśnia gruszkowatego. On jest umiejscowiony z tyłu naszego ciała pod mięśniem pośladkowym wielkim. Postaram się tutaj przybliżyć. O, i teraz tak. To jest mięsień pośladkowy wielki. Ja sobie go ukryję i naszym oczom pokazuje się mięsień gruszkowaty. To jest to maleństwo w tym miejscu. Ja sobie go teraz jeszcze bardziej odizoluję. I teraz tak. Widzimy, że ten mięsień przyczepia się nam z jednej strony do krętarza większego kości udowej, a z drugiej strony do kości krzyżowej. I teraz tak, ja go sobie tutaj na razie, o, powiedzmy, zostawię w ten sposób i już tłumaczę, dlaczego praca z tym mięśniem jest tak bardzo ważna. Po pierwsze, struktury, które przechodzą obok tego mięśnia, mają bardzo duży wpływ na to. Na przykład struktura, która przechodzi koło tego mięśnia, to jest tutaj to jest nerw kurczowy. I dużo osób zjawia się na przykład w gabinecie fizjoterapii i mówi, że ma zdiagnozowaną rwę kulszową, po czym okazuje się, że to jednak nie jest typowa rwa kulszowa, gdzie krążek międzykręgowy uciska korzeń nerwu kulszowego, czyli to się dzieje gdzieś tutaj w odcinku lędźwiowym, tylko mięsień gruszkowaty jest bardzo mocno spięty i naciska i bardzo mocno kompresuje nerw kulszowy. I wtedy praca w tym rejonie ma bardzo fajne efekty. To po pierwsze. Po drugie, znowu postaram się go wyizolować. Nie, to jest akurat nerw kulszowy. Jeszcze raz, tutaj mięsień gruszkowaty. Izolujemy go i teraz tak. Zobaczcie. W tym miejscu znajduje się staw krzyżowo-biodrowy. I teraz, jeżeli ten mięsień tutaj, ten mięsień gruszkowaty jest bardzo mocno napięty, nie ma swojej elastyczności, to bardzo mocno oddziaływuje na staw krzyżowo-biodrowy, powodując jego dysfunkcję. I w takim wypadku też możemy sprawdzić sobie, jak ten mięsień wygląda, czy jest mocno napięty. Jeżeli tak, to znowu praca z tym mięśniem daje bardzo fajne efekty. To po drugie. Po trzecie, zobaczcie, tutaj jest staw, to jest staw biodrowy i pacjenci zgłaszają się do nas, że mają bardzo duże zmiany zwyrodnieniowe w tym obszarze. A ten mięsień, zobaczcie, przyczepia się tutaj do krętarza kości udowej. Teraz wyobraźcie sobie, jeżeli ten mięsień zaczyna się skracać, to bardzo mocno oddziaływuje to na staw biodrowy, powodując jego zwyrodnienie. I teraz tak, my jako fizjoterapeuci nie jesteśmy w stanie zlikwidować tego tutaj zwyrodnienia, bo to jest niemożliwe, ale znowu poprzez pracę z tym mięśniem możemy spowodować, że staw biodrowy
zwiększymy przestrzeń międzystawową w stawie biodrowym. I nagle może się okazać, że staw biodrowy przestaje boleć i to są akurat, tutaj to mówię z własnego doświadczenia, że poprzez pracę z mięśniem kruszkowatym możemy zlikwidować ból bioder. Czyli tak naprawdę jest, no na pewno są te trzy powody, dla których warto jest pracować z tym mięśniem. Ja powtórzę, tutaj biegnie mięsień, nerw kulszowy, który może być uciskany przez mięsień gruszkowaty. To jest staw krzyżowo-biodrowy, który może być tutaj mocno ściskany, uciskany przez, oczywiście nie bezpośrednio, ale pośrednio przez mięsień gruszkowaty oraz wszelkiego rodzaju zmiany zwyrodnieniowe czy bóle, dyskomforty w obrębie stawu biodrowego. To są właśnie te główne trzy rzeczy, gdzie jeżeli pacjent przychodzi do nas tutaj z tymi dolegliwościami, to jest zawsze warto spojrzeć na ten mięsień i się zastanowić, czy po prostu, czy on nam nie broni. Teraz tak, zobaczmy sobie, za co ten mięsień w ogóle odpowiada. I teraz po pierwsze tak, ten mięsień, jego funkcją jest odwodzenie bioderka. To się dzieje od 0 do 50 stopni. To jest jego pierwsza funkcja. A druga funkcja to jest rotacja kości udowej. Mam nadzieję, że tutaj to bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie widać tą rotację. Dobra, czyli tak, mniej więcej w takim dużym skrócie mamy sobie tutaj rys anatomiczny i patologiczny omówiony. A teraz zobaczmy, w jaki sposób możemy sami sobie zdiagnozować ten mięsień. Żeby zdiagnozować mięsień gruszkowaty, należy położyć się na brzuchu, uda razem, kolana razem, unosimy podudzia do góry, rotujemy na zewnątrz i patrzymy, jakie są kąty. W moim przypadku prawe podudzie uzyskało 45 stopni, lewe troszkę mniej i w moim przypadku popracujemy sobie z lewym mięśniem gruszkowatym. Pierwszym ćwiczeniem, które sobie wykonamy, i do tego użyjemy sobie piłeczki OMS Ball, celujemy w mięsień gruszkowaty pomiędzy krętarzem kości udowej a kością krzyżową i ugniatamy, rolujemy sobie ten mięsień. Staramy się zawsze wyczuć jakieś punkty bardzo mocno bolesne, spięty i popracować z tym mięśniem. Do drugiego ćwiczenia będziemy potrzebowali rolera OMS. Siadamy sobie na lewy pośladek. I tak samo, rolujemy mięsień gruszkowaty, staramy się znowu wyczuć jakieś miejsce bolesne i w fajny sposób możemy popracować z tym mięśniem. Do trzeciego ćwiczenia użyjemy sobie piłeczki OMS. Tutaj pozycja wyjściowa jest analogiczna do poprzedniej, tylko że
W tym momencie piłeczką celujemy bardzo już dokładnie w mięsień gruszkowaty i staramy się bardzo dobrze go rozmasować. To ćwiczenie zawsze wykonujemy na końcu, w momencie, kiedy mięsień gruszkowaty już jest w miarę rozluźniony. No i na sam koniec sprawdźmy sobie, czy coś się poprawiło. I znowu rotujemy na zewnątrz, patrzymy na lewą i wydaje mi się, nie wydaje mi się, widzę to, że po prostu tutaj te dwa kąty się wyrównały. Czyli udało się. Także widzicie, nawet chwilowa praca z mięsiem gruszkowatym daje bardzo, bardzo fajne efekty. Także Was bardzo mocno, gorąco zachęcam do pracy z tym mięśniem. I teraz tak, jeżeli byście chcieli kupić sobie taki roller, czy taką piłeczkę, żeby fajnie sobie rozmasować ten mięsień gruszkowaty, to zapraszam Was na stronę internetową www.omsroller.pl i po wpisaniu kodu rabatowego Optimal Balance macie 10% zniżki na każdy jeden produkt. Także ja już tutaj kończę, pozdrawiam i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!